Holi przywędrowało do nas prosto z Indii. Jest to hinduistyczne święto wiosny i kolorów. Wszyscy, którzy obsypują się kolorowymi proszkami, celebrują w ten sposób zwycięstwo dobra nad złem. Ale fajnie, nawet fajnie. Zęby widzę kolorowe. Tak. Słuchajcie, pierwszy raz jesteście i czy jesteście z Lubina? Jesteśmy z Lubina. Tak. Ona nie jest z Lubina. Ale ja już byłam. A dlaczego tu wracacie? No bo fajnie kolorowo jest i dobra zabawa. Myślę, że to fajna odskocznia, tak? W niedzielę, w weekend wyjść sobie z dzieckiem, tak? No nie ma co ukrywać, to jest jednak fajne spędzenie czasu, tak? Nie w domu przed telewizorem na przykład, tak? Tylko jedna w grupie ludzi, fajnie się bawić przy fajnej muzyce i myślę, że to jest największy powód tego wszystkiego. Tegoroczna edycja festiwalu odbyła się pod halą RCS w Lubinie. Pomimo wciąż panującej pandemii, chętnych do zabawy nie brakowało, a organizatorzy zadbali o to, aby impreza odbyła się zgodnie z zaleceniami sanepidu. Wpuszczamy ograniczoną liczbę ludzi na teren, musimy wszystko dokładnie pilnować, tak? Wyliczać te tereny, tak? Przede wszystkim. Przy wejściu na teren nasz są oczywiście wszystkie środki dezynfekcji. Tak naprawdę no to tylko to, bo co innego, nic się nie zmienia, tak? Ludzie przychodzą tak samo, no bo jednak przez tą pandemię jednak ten brak imprez jednak jest odczuwalny bardzo. Fajnie, w sensie myślałam, że będzie gorzej, ale jak weszłam, to fajnie jest. Mhm. A ty? Ja byłam już dużo razy, nie wiem który, ale jest bardzo fajnie. Bardzo fajna, przyjemna forma spędzania wolnego czasu, niedzielne popołudnie, polecam wszystkim. Halina, jesteś cała kolorowa, o to chodziło? Tak. A jak się podoba impreza? Super! Proszki, którymi posypują się uczestnicy, to mąka kukurydziana z barwnikiem spożywczym, która jest hipoalergiczna i którą łatwo zmyć. Następna edycja festiwalu już za rok.